Cześć, ja nazywam się Bartek Szemra, jestem trenerem i dietetykiem. Jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie, zadbać o swoją sylwetkę, poczuć się pewnie, wyrzeźbić ciało, schudnąć czy zbudować mięśnie, to jesteś w dobrym miejscu. Dlaczego? Już tłumaczę. Od razu mówię, że dla każdej osoby, która obejrzy uważnie to wideo do końca, mam prezent. Także śledź uważnie. Nie oszukujmy się, każdy chce czuć się pewnie, każdy chce być zdrowy i każdy chce wyglądać dobrze. Czy to dlatego, że chcemy się podobać naszym partnerom czy partnerkom, czy to dlatego, że chcemy być po prostu sprawni, żeby móc z siebie jak najwięcej dawać naszym bliskim czy dzieciom, czy najzwyczajniej w świecie czuć się dobrze we własnej skórze i nie martwić się opinią innych. I oczywiście wiem, że to są proste rzeczy, jednak strasznie dużo ludzi nie wie, jak może je osiągnąć. Praktycznie u każdego w życiu przychodzi taki moment, że mówi: dobra, biorę się za siebie, dzisiaj poniedziałek to od poniedziałku, kupuję dietę, 1500 kalorii, co tam, albo 1000, albo w ogóle głodówka. Robię wszystko tak jak trzeba, jem co 3 godziny, jem te 1500 kalorii, ważę produkty, no ale ta waga niby po pierwszych kilku tygodniach mi trochę spadła, a teraz się trzyma i tak nie chcę za bardzo spać, więc może za dużo jem tak naprawdę, może powinienem jeść mniej, to może powinienem w ogóle jeść 500 kalorii, może w ogóle nie powinienem jeść, może jak chudnąć, jak muszę liczyć kalorie cały czas. No i idziemy do pierwszego, drugiego, piątego dietetyka, znowu nam liczy kalorie, znowu nam każe jeść coraz mniej. Próbujemy coraz to nowych przepisów, coraz to nowych diet, spędzamy połowę dnia w kuchni. No ale ta waga niby trochę schodzi, no ale kurczę, no co mam pół dnia spędzać w kuchni po to, żeby schudnąć kilogram, czy za chwilę przyjdzie weekend i znowu mi przybędzie ten kilogram. I każdego niestety w pewnym momencie dopada frustracja i demotywacja. Bo kurczę, mamy XXI wiek, a co, ja muszę liczyć kalorie za każdym razem, żeby jeżeli chcę schudnąć, ja muszę ważyć produkty, jeżeli ja chcę schudnąć? No właśnie nie, nie musisz. Jeżeli oglądasz ten filmik, no to znaczy, że już w jakiś sposób na mnie trafiłeś i jak wiadomo, ja twierdzę i udowadniam, że kalorii liczyć nie trzeba, że dużo ważniejsze od tego, ile jesz, co jesz, że nie trzeba jeść co 3 godziny i wcale nie trzeba ważyć produktów. W sieci znajdziesz bardzo dużo nagrań, w których to wszystko bardzo dokładnie tłumaczę, dlaczego nie trzeba i udowadniam, nie tylko na swoim przykładzie, bo to nie jest żadna sztuka, że jestem trenerem czy dietetykiem i wyglądam dobrze, tylko daję na konkretnych przykładach, na setkach, tysiącach osób, które już ze mną współpracują, dowody na to, że to działa. W tym nagraniu powiem o tym w skrócie, na zanim o tym powiem, spójrz po prostu na kilka przemian. Teraz tak, trzy główne powody, dla których standardowe diety słabo działają albo w ogóle nie działają. Na pewno nie działają długofalowo. Pierwszy związany z liczeniem kalorii. Nie da się obliczyć twojego, niczyjego zapotrzebowania kalorycznego. Dlaczego? Dlatego, że na twoje zapotrzebowanie kaloryczne ma wpływ ogromna ilość czynników. Przykład, ilość snu. Czy śpisz 6 czy 8 godzin, twoim zdaniem ma to znaczenie na zapotrzebowanie kaloryczne? Ma i to ogromne, dlatego że osoby, które śpią krócej, czyli na przykład 5-6 godzin, trudniej chudną, trudniej im utrzymać wagę. Osoby, które śpią dłużej, łatwiej chudną i łatwiej utrzymać wagę. Jaki do tego zastosujesz wzór? No właśnie, nie ma takiego wzoru. Kolejny punkt, aktywność fizyczna. Nie chodzi mi tutaj w ogóle o trening, tylko na przykład o sprzątanie, albo o spacer, albo o pójście z dzieckiem do parku, pójście na rower. Te wszystkie drobne czynności też mają znaczenie i one też wydatkują energię. Kolejny punkt, gospodarka hormonalna. Na hormony ma wpływ to, w jakim środowisku żyjesz, to co jesz, to ile śpisz, to ile się stresujesz i wiele, wiele innych czynników. I to hormony decydują o tym, czy ty schudniesz, czy ty przytyjesz, czy twoja waga będzie stała w miejscu. Też nie da się za bardzo obliczyć tego, w jakim stopniu twoje hormony zużywają energię albo w jakim stopniu one działają na twoje zapotrzebowanie kaloryczne. Po prostu się nie da. Następny, czwarty przykład, stres. Ktoś na ciebie krzyknie, ktoś na ciebie trąbnie, w związku ci się nie układa, w pracy ci się nie układa. To wszystko stresuje. I co? I to też ma wpływ na twoje zapotrzebowanie kaloryczne i tego też się nie da podłożyć pod wzór matematyczny. Ostatni oczywisty punkt, tarczyca, która tak naprawdę warunkuje to, jak działa twój metabolizm. Też nie jesteś w stanie stwierdzić, w jakim stopniu na dzisiaj działa. Przecież tarczyca codziennie działa inaczej. Drugi punkt, dla którego standardowa dieta działa słabo albo w ogóle nie działa, jest taki, że praktycznie wszyscy nakazują jeść co 3 godziny. W strefie przemian wychodzimy z założenia, że tkanka tłuszczowa to jest energia zapasowa i twój organizm korzysta z niej głównie wtedy, kiedy nie jesz. Więc jeżeli jest to 3 godziny,
to twój tak naprawdę organizm, metabolizm nie ma za bardzo potrzeby korzystać z energii zapasowej, jak cały czas mają dostarczaną z zewnątrz. Nie ma takiej potrzeby. Tak naprawdę chudniesz na standardowej diecie dlatego, że albo jesz po prostu bardzo mało, albo wtedy, kiedy śpisz, bo wtedy, kiedy śpisz, zwykle nie jesz. W strefie przemian je się wtedy, kiedy się jest głodnym. To brzmi banalnie, ale to działa. Punkt trzeci, dla mnie najlepszy, ważenie produktów. Naprawdę uważasz, tak, byśmy tak racjonalnie, naprawdę uważasz, że to, czy ty zjesz jednego czy trzy pomidory, ma znaczenie, czy ty przytyjesz, czy ty schudniesz? Naprawdę twoim zdaniem ma znaczenie to, że jak ty odmierzysz 100 gram kurczaka, to to będzie miało lepszy wpływ na twoje odchudzanie niż 123 gramy kurczaka? Naprawdę uważasz, że żyjąc w XXI wieku, żeby być szczupłym, to trzeba wszystko liczyć, mierzyć i sprawdzać? Na szczęście nie trzeba. Teraz szybciutko 10 powodów, dla których warto być w strefie przemian. Pierwsze 3 już znasz, nie liczysz kalorii, nie ważysz produktów, nie jesz co 3 godziny. Czwarty powód, dostajesz ode mnie poradnik skutecznego odżywiania i menu. W tym poradniku przekazuję Tobie absolutnie podstawową, minimalną, ale też niezbędną wiedzę do tego, żeby zrozumieć, jak działa ten cały proces odchudzania. Ja wychodzę z założenia, że nie ma prawa działać zwykła dieta, w której dostajesz menu wypisane po kolei, co masz jeść i w ilu gramach. No gdyby to działało, to tak naprawdę można by było ileś tych menu wykonać, wysłać w świat i nie wszyscy sobie tego menu przestrzegają i wszyscy będą szczupli. Jak widać dookoła, niestety wszyscy szczupli nie są i większość osób niestety ma problem z wagą. Dlaczego? Dlatego, że nie rozumie procesu odchudzania. Dlatego ja w swoim poradniku całą tą minimalną i podstawową, ale też niezbędną wiedzę w łatwy, możliwie łatwy sposób przekazuję. Dodatkowo jeszcze dostajesz ode mnie menu, na którym sobie możesz bazować i sobie nim pomagać. Piąty bardzo ważny punkt, dostajesz ode mnie od razu dostęp do całej bazy ponad 150 przepisów i oczywiście też masz dostęp do tych nowych, które też systematycznie dodajemy. Wszystkie przepisy są bez glutenu i bez laktozy. Ty wybierasz te, które chcesz jeść i na nich sobie bazujesz. Ja ci nie narzucam, że masz jeść konkretnie to, to i to. Jesz dokładnie to, co lubisz. Szósty punkt, dostajesz ode mnie plan treningowy. Możesz ćwiczyć w domu, możesz ćwiczyć na siłowni, tak naprawdę gdzie chcesz. Dopasowuję go do ciebie, jest spersonalizowany, dopasowuję go do twoich wymagań, celów, twoich ewentualnych kontuzji, dolegliwości bólowych. Robię wszystko, żeby dawał jak najlepsze efekty. I oczywiście punkt siódmy, dostajesz ode mnie dostęp do całej bazy ćwiczeń, kilkuset ćwiczeń. Wszystkie są nagrane, opisane krok po kroku, jak dane ćwiczenie wykonać. Jest też napisane, na co to ćwiczenie jest, jakie są najczęstsze błędy. Wszystko, czego potrzebujesz. Punkt ósmy, najważniejszy z tych 10 moim zdaniem, nielimitowany kontakt online. Kontaktujesz się ze mną przez maila, przez Facebooka, przez Instagram, tak jak ci wygodnie. Jaki jest sekret sukcesu strefy przemian? Taki, że my współpracujemy. Bo tak naprawdę współpraca jest kluczem do personalizacji, a personalizacja jest kluczem do sukcesu. Przykładowo, mój pierwszy plan treningowy, który dla ciebie rozpiszę, będzie możliwie najlepszy, ale drugi, trzeci i kolejny będzie jeszcze lepszy, dlatego że już wiem, jak funkcjonujesz, wiem, czego potrzebujesz, po prostu lepiej go jestem w stanie do ciebie jeszcze dopasować. Podobnie będzie z dietą. Bazujesz sobie na menu, które ode mnie dostajesz, ale z czasem, bazując na przepisach, które również ode mnie dostajesz, tworzysz sobie własne. Ja to wszystko będę sprawdzał i dawał ci feedback, czy to jest dobre, czy to jest złe. Będziemy patrzeć, jak się czujesz, jakie masz efekty i będziemy personalizować, czyli współpracować. Punkt dziewiąty, trochę związany z tym poprzednim, to wsparcie i motywacja. W związku z tym, że ten kontakt nie jest limitowany, za każdym razem, jak masz słabszy dzień, napisz do mnie, powiedz mi, że masz ten słabszy dzień i ja postaram się ciebie zmotywować. Każdy z nas działa lepiej, w momencie, gdy ma kogoś nad sobą. Jeżeli ja wiem, że się z kimś umówiłem, no to prędzej wyjdę na tą siłownię, żeby się z tym kimś spotkać i razem poćwiczyć, niż bym miał iść sam. Tak samo będzie ze współpracą online. Jeżeli wiesz, że masz nad sobą trenera, który raz w tygodniu, minimum raz w tygodniu, pisze do ciebie maila z zapytaniem, jak ci idzie, to prędzej zrobisz ten trening. I ostatni, punkt dziesiąty, to oczywiście cena. Nie ma na polskim rynku opcji, żeby dostać to wszystko, co przed chwilą wymieniłem. Ode mnie wszystko, co możesz. Dietę, przepisy, menu, plany treningowe, kontakt.
Tak naprawdę jako trener online nic więcej Ci już dać nie mogę. Daję z siebie wszystko, co mogę, po to, żeby jak najszybciej i jak najefektywniej osiągnąć Twoje cele. Oczywiście wiem, że to wszystko pięknie brzmi i nie musisz mi w 100% po prostu na ten moment wierzyć. Sprawdź, są osoby, które ze mną współpracują, to one są wyznacznikiem tego, czy to, co mówię, jest prawdą i czy to działa. Proszę bardzo, kilka przykładowych opinii. Po drugiej ciąży, jak większości kobiet, po prostu zostało mi trochę nadprogramowych kilogramów. Bartkowi udało się mi pomóc także w tej kwestii. Dzisiaj ważę 50 kg, osiągnęłam już dawno swój cel. Straciłam 14 kg. Do tej pory straciłam 20 cm w pasie, 14 w biodrach. Przyjęłam 130 kg. Ze wszystkich metod odchudzania, które dotychczas stosowałem, odchudzanie z Bartkiem jest zdecydowanie najlepsze, najbardziej efektywne, ale też najprzyjemniejsze. Tak jak powiedziałem, do tej pory 25 kilo w dół. Został mój największy problem, czyli brzuch i boczki. Nie mogłam się tego pozbyć za nic. Dziś ważę 67 kilo, jestem o 6 kilo mniejsza. Jestem też ściśnięta. Zgubiłam swój brzuch, weszłam w swoje ulubione dżinsy. Dużo więcej tego typu opinii znajdziesz na mojej głównej stronie www.strefaprzemian.pl. Tak jak mówiłem na początku, osoby, które do tego momentu dotrwały, otrzymują ode mnie prezent. Na mojej głównej stronie strefaprzemian.pl na samym dole znajdziesz newsletter, zapisz się do niego i po zapisie otrzymasz ode mnie bezpłatne menu na 7 dni oraz bezpłatny program treningowy. Sprawdź to, nie kupuj kota w worku, sprawdź przepisy, sprawdź mniej więcej, jak wygląda program treningowy, on jeszcze nie jest personalizowany, on jest ogólny. Sprawdź, jak to wygląda, sprawdź, czy to Ci odpowiada. Pamiętaj, że jeżeli masz do mnie pytanie, to do mnie napisz, ja Tobie bardzo chętnie pomogę. Podsumowując, jeżeli chcesz poczuć się pewnie, zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę, dołącz do nas, dołącz do Strefy Przemian i zacznijmy Twoją przemianę. Do usłyszenia.